Welcome in another episode of our series. Today, I will show you how we create photos and movies for our product. Let's have a look on this process. Cześć, mam na imię Szymon, jestem fotografem w Maxon Design. Siema, jestem Bartek, kręcę filmy w Maxon Design. Znajdujemy się teraz w naszym studio, gdzie wykonujemy wszystkie zdjęcia elementów, które potem trafiają na nasz sklep internetowy. Studio może nie wygląda na duże, aczkolwiek mamy fajny bajer, jest to obrotnica, dzięki której możemy manewrować w środku samochodem o 360 stopni. Na dzisiaj mamy zaplanowaną sesję zdjęciową pakietu karbonowego naszego M2. Pokażę Wam krok po kroku, jak to wygląda. Sesję zdjęciową samochodu z nowymi elementami zaczynamy najczęściej od przedniego splittera. Następnie przechodzimy do robienia zdjęć dokładek progowych. Kolejno przechodzimy do zdjęć tyłu samochodu. Pomoże nam w tym obrotnica. Obrotnicą sterujemy za pomocą pilota. Jest to bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie. Po obróceniu samochodu możemy przejść do wykonywania zdjęć elementów zamontowanych w tylnej części auta. Jest to spoiler, dyfuzor, splittery tylne boczne. Po wykonanej sesji przenosimy się do biura, gdzie zajmiemy się obróbką tych zdjęć. Równolegle ze sesją zdjęciową wykonujemy nagrania wideo. Dzięki platformie obrotowej nasze ujęcia są jedyne w swoim rodzaju. Wideo, które nagrywamy, trafiają na nasz kanał na YouTube oraz są formą wideoprezentacji na naszym sklepie internetowym. Cześć, jestem Kamil, zajmuję się obróbką zdjęć i grafikami. Po wykonaniu zdjęć w naszym studio przystępujemy do obróbki w programie Adobe Lightroom. W czasie obróbki zdjęć staram się jak najbardziej wyeksponować nasze produkty na zdjęciu. Gdy zdjęcie jest bardziej wymagające, staram się usunąć wszystkie odbicia lub różne niedoskonałości na lakierze. Już gotowe zdjęcia możemy oglądać na naszej stronie lub na social mediach. Przystępujemy również do montażu wideo. Podczas montażu wideo staram się przedstawić nasze produkty tak, aby na filmie wyglądały jak w rzeczywistości. Aktualnie montuję film, który właśnie oglądacie. Staram się w nim przedstawić kolory tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla odbiorcy. A gotowe filmy możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube oraz na naszej stronie internetowej. This is everything what I wanted to show you today. See you in the next episode. Bye!